Zostaje po swojemu, tak jak teraz zacząłeś. Mhm. I absolutnie tu wyłącz w ogóle kartkę. W drugiej części. Ale kompletnie ją wyłącz. Uh-huh. I nawet jeżeli będzie to słychać. Od tego momentu ma być kaczka wyłączona kompletnie. Bypass. I włącz go dopiero, włącz kaczkę dopiero tam, jak masz te takie Van Halenowe, te czyk, 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 to wtedy tak. To jest podcast Niezamówione Porady Jerzego. O tym wszystkim usłyszysz u mnie... jeszcze raz. Cześć. A właściwie powinienem powiedzieć hej, hej, hej. Wille Borki. Taki kawałek Borwinowa, który w Podkowie jest, prawie że. Bardzo ładne okolice. A dzisiaj pękło 10 km. Wróciłem do biegania po chyba 4 czy 5 dniach niebiegania w majówkę, bo kompletnie jakoś się nie składało. No i to jest to, co lubię. A dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat toksycznych ludzi. Już kiedyś ten temat poruszałem u siebie na vlogu, ale warto do niego co jakiś czas wrócić. Dosyć często w życiu spotkasz toksycznych ludzi i zazwyczaj ta ich toksyczność będzie tylko jedną cechą waszej relacji, cała reszta będzie w porządku. To może być twój współpracownik w pracy, to może być twój szef. I ta jego toksyczność to może być jedna rzecz, on może mieć całą masę innych zalet. Natomiast, nie wiem, no może się też zdarzyć, że w życiu prywatnym traficie na kogoś toksycznego, na przykład w zespole, w którym gracie, albo w drużynie piłki nożnej, w której się udzielacie. No i to też będzie kawałek tylko tej relacji, tak? Cała reszta może być okej, okay. Może koncerty z tym zespołem i mecze z tą drużyną piłki mogą być w porządku. Ale ta toksyczna osoba jednak będzie sprawiała, że nigdy do końca nie wyciągniecie przyjemności z tego, co z tymi ludźmi robicie. Może się też zdarzyć, że na przykład w pracy zatrudnicie kogoś, kto na rekrutacji będzie wyglądał na sympatyczną osobę, a później okaże się, że ta osoba jest toksyczna w relacjach ze swoim zespołem. No i na ludzi toksycznych ja mam jedną radę dla was. To jest rada, która czasami jest bolesna, ale warto ją za każdym razem stosować. Otóż należy się jak najprędzej tych toksycznych ludzi pozbywać ze swojego otoczenia. Za wszelką cenę. Jeżeli to jest ktoś, kogo zatrudniliście, zwolnijcie go. Jeżeli to jest ktoś, z kim spędzacie wolny czas, to przestańcie spędzać ten czas z tą osobą. Trudno, znajdziecie sobie inną drużynę piłki nożnej, inny zespół do grania koncertów. Ludzi grających w piłkę i robiących muzykę jest dużo na świecie, także nie warto się męczyć. Bo w dłuższym okresie czasu to ci toksyczni ludzie sprawią, że wy się będziecie czuli źle, że wam będzie nawet tak fizycznie niedobrze. A życie jest za krótkie, żeby się męczyć z takimi ludźmi. Taka jest moja rada, jeśli chodzi o toksycznych ludzi. Wille Borki, kolejna fajna nieruchomość do kupienia. Bardzo ładny drewniany dom, do remontu totalnego, ale za to jest to stara budowla z duszą. Jakie rybki! Nie, biogę.